Szczęść Boże, coś wam powiem. Ziarno ma dwa wyjścia. Zostać samotnym w ziemi, albo obumierając wydać plon. Tak samo dzieje się z człowiekiem, który nie musi niczego robić. Nie musi się poświęcać, nie musi rezygnować ze swojego życia. Ale skazuje się tym samym na samotność. Bo wszelkie relacje opierają się na poświęceniu. Tak komentuje to ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Myśląc o obumieraniu, to pierwsze co nam przychodzi na myśl, to nieprzyjemne skojarzenie ze śmiercią. Tylko czy śmierć nie jest przejściem do życia? Nam się wydaje, że tylko żyjąc tu i teraz możemy coś osiągnąć. Ku uciesze ludzi, owszem, ale nie ku radości wiecznej. Życie nasze wobec wieczności jest tylko pyłkiem na wietrze. Dziś jest, jutro go nie ma. Za każdym razem, gdy w naszym życiu pojawia się pomysł na USG, czyli uwić sobie gniazdko, jak to mawiał mój ojciec duchowny w seminarium, to tym samym zatrzymujemy się w rozwoju. Wygoda i przyjemność nie dają nam nic, oprócz doczesnych doznań. Jeśli jednak obecne życie doskwiera nam, sprawia, że nie jest wygodnie, to w tym jest nadzieja na dobre owoce. Tam, gdzie obumieramy dla drugiego człowieka i Boga, tam zaczyna się dziać coś niesamowitego. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. To oznacza nie mniej, nie więcej marnowanie Bożego daru na próżne wydarzenia. Prawda zawarta w słowie Chrystusa Pana o ziarnie pszenicznym ujawnia się najpełniej w Nim samym, w życiodajnym charakterze Jego śmierci. To On jest jakby ziarnem pszenicznym, które dla nas obumarło na krzyżu, z którego my wszyscy wyrastamy ku życiu wiecznemu. Nie ma więc co podejrzewać Boga o jakieś ukryte dążenia. On jako jedyny pragnie najbardziej naszego szczęścia. To nie jest udawane pragnienie. Chcąc żyć według przykazań zawsze i wszędzie, piszemy się na wielki wysiłek. Zwłaszcza wtedy, gdy okupiony to jest wieloma okazjami do łamania tych zasad. Zgodnie z logiką świata byłoby to korzystanie z życia. Zgodnie z logiką Boga jest to tylko tracenie życia. Wspominamy dziś męczennika Wawrzyńca, diakona, który przypłacił swoim życiem wierność Chrystusowi. Jak wiemy, krew męczenników przyczynia się do rozwoju Kościoła, do nawróceń, do wzrostu gorliwości w wierze. Można powiedzieć więcej. Każda trudna wierność Chrystusowi jest darem dla Kościoła i przyczynia się do odnowy Kościoła. Inny ojciec duchowny mawiał, im trudniej, tym lepiej. Będąc w seminarium, nie rozumiałem tego stwierdzenia. 20 lat później widzę to jako sensowne. Patrząc na siebie z czasów szkoły średniej, ja teraz z wieku średniego dostrzegam wielki progres w rozumieniu Kościoła i Słowa Bożego. Nie oznacza to jednak, że wiem już wszystko i nic więcej nie muszę robić. Ewangelia daje nam czasem trudne słowa, tak jak dziś. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Często jest to nasza osobista wina, że tak się dzieje. Za każdym razem, gdy za bardzo związujemy się z doczesnością, tym bardziej oddalamy od siebie zjednoczenie z Chrystusem. Nie musimy więc oddawać życia, umierać biologicznie, ale wystarczy, że pogardzimy tym, co chwilowe, ziemskie. Mamy wszystko wykorzystać jako trampolinę, by wzbić się w niebo. Bo kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Z Panem Bogiem.